Cześć. W dzisiejszej lekcji utworzymy aplikację do zapisywania na kursy z możliwością dodawania nowych kursów, z możliwością dodawania studentów oraz rejestracji na dany kurs. W tym celu wchodzimy do Power Apps, klikamy Utwórz, wybieramy pusta aplikacja, aplikacja Canva. Nazwiemy ją, niech będzie, powiedzmy, kurs. Będzie to format tablet. Klikamy Utwórz. Otwiera nam się pusty ekran. Na tym ekranie, ponieważ będzie to nasz ekran startowy, zmienimy jego nazwę od razu na Home. Enter. Wstawimy sobie obrazek tła. Klikamy obraz tła, przekaż i w naszych materiałach, w materiałach do danego kursu w katalogu 09 aplikacje mamy obrazek budynku mojej ulubionej uczelni. Możemy wybrać, czy do środka, czy wypełnij, dopasuj, rozciągnij. Ja wybiorę rozciągnij. Dodatkowo umieszczę jeszcze w lewym górnym rogu logo uczelni. Kliknę wstaw. Wybierzemy sobie multimedia, obraz. I tak samo klikniemy dodaj plik obrazu. Kliknę logo. Logo zostało umieszczone. I oczywiście, zauważmy pierwszą różnicę. Zrobiłem ekran startowy, umieściłem obraz tła, ale ten obraz tutaj nie ma żadnych takich dodatkowych opcji. Czyli na przykład, że chciałbym spowodować, że on będzie troszeczkę tak rozjaśniony, żebym mógł umieszczać na nim elementy naszej aplikacji. Dlatego na kolejnych ekranach wstawimy obraz tła w inny sposób. Czyli klikamy nowy ekran, pusty ekran. Czy będzie to mój pierwszy ekran, na którym będę umieszczał jakieś elementy naszej aplikacji. I nie robię teraz obraz tła, czyli wstawianie obraz tła, tylko klikam wstaw. Wybieram znowu multimedia obraz. Wybiorę sobie obrazek, czyli to samo zdjęcie naszego budynku. Mogę je rozciągnąć ręcznie oczywiście, ale mogę też wybrać zamiast dopasuj, rozciągnij. I teraz dopiero je powiększę na cały ekran. Więc na razie tutaj nie widzimy różnicy, ale zobaczmy, jakie tutaj mamy ustawienia dla tego obrazka. Jest tutaj taka opcja, przezroczystość. Ustawię sobie 0,9 i mój obrazek jest dalej widoczny, ale jest mocno rozjaśniony. Oczywiście to ode mnie zależy, czy tutaj będzie 0,9, 0,8. Zostawmy 0,8, ale ten obrazek przy takim ustawieniu pozwala mi, że będę mógł umieszczać kolejne elementy mojej aplikacji i będą one o wiele lepiej widoczne niż na tym ekranie głównym. Oczywiście nasz ekran, od razu zmienię mu nazwę i nazwę po pierwsze. Pierwszy ekran będzie się nazywał kurs. Kolejny ekran będzie pewnie studenci, rejestracja i tak dalej, w zależności od potrzeb. Ale zanim to zrobię, to rozmieszczę na tym ekranie główne elementy, które będę wykorzystywał do sterowania moją aplikacją i dopiero wtedy powielę taki ekran. Czyli na pewno będę potrzebował jakiś
tytuł danego okna, czyli klikam wstaw, etykieta tekstowa. Mogę ją od razu rozciągnąć na cały ekran, wybrać wyśrodkowanie tekstu. Tekst będzie pogrubiony, może czcionką 15. I powiedzmy, pierwszy tekst będzie kurs. Powiedzmy, że kolor wybiorę na ciemny granat. OK. Mam umieszczone tutaj tytuł. Dodatkowo w lewym górnym rogu wstawię ikonę. Ikonę. Wybiorę sobie dowolną ikonę. Może być to ikona anuluj. I teraz poszukamy ikony strona główna. Umieszczę ją w lewym górnym rogu i od razu we właściwości on select wstawię navigate. I do ekranu home. Przetestujmy sobie naszą aplikację. Udało się. Ponieważ nie mam ze strony głównej jeszcze przejścia do poszczególnych naszych ekranów, zrobimy to pod koniec budowania naszej aplikacji. Więc sobie wracam do strony naszego kursu. I zastanówmy się, co jeszcze moglibyśmy tutaj umieścić. Możemy w prawym górnym rogu umieścić informacje, kto po pierwsze korzysta z naszej aplikacji, po drugie wyświetlić informacje, jaki dzisiaj jest dzień. W tym celu klikam wstaw, etykieta tekstowa i od razu wstawiam drugą etykietę tekstową. Pierwszą etykietę umieszczam w prawym górnym rogu. Troszeczkę ją rozciągam i w polu tekstowym, we właściwości tekst tej kontrolki, wpisuję. Użyjemy takiej funkcji do sklejania tekstów, która nazywa się concatenate. Zobaczmy, wartość tekstowa do połączenia z pozostałymi argumentami, czyli mogę podać tekst, który zostanie doklejony do kolejnych argumentów. Jest to bardzo przydatna funkcja, damy cudzysłów, ponieważ będziemy podawali tutaj wartość tekstową. Zalogowane jako spacja. Albo bez spacji, dwukropek, spacja, zamykamy cudzysłów, średnik. I teraz potrzebujemy wiedzieć, kto się zalogował. I tutaj możemy użyć funkcji user. Zamykamy nawias, kropka i odwołamy się do parametru naszej funkcji, do fullnej. I zamykamy nawias. I już widzimy, że pojawiła się informacja zalogowane jako, czy ten tekst, który chcieliśmy dokleić do naszego argumentu, a funkcja user.fullname zwróciła nam nazwę użytkownika, który jest aktualnie zalogowany w naszej domenie. Oczywiście, żeby ta nazwa w pełni się wyświetlała, to sobie ją, to pole troszeczkę poszerzę, zmienię na pogrubienie. Jeszcze troszeczkę sobie to poszerzymy. OK. To samo robię z drugim polem tekstowym. Przesuwam to pole. Też je rozciągniemy na początku wstępnie. I tutaj znowu skasujemy ten tekst i teraz chciałbym wyświetlić dzisiejszą datę. I co mogę zrobić? Użyję funkcji tekst.
I jako parametr podam jej. Potrzebuję dzisiejszą datę systemową. I do tego służy funkcja today. Średnik. I teraz przydałaby nam się opcja, żeby data została wyświetlona w jakim chcemy formacie. Czy użyjmy do tego jakąś funkcję date? Date. I sobie wybierzmy dowolny format daty, który nas interesuje. Niech będzie long date. Zamykamy nawias. I mamy niedziela, 17 grudnia 2023 roku. Powiedzmy, że chcę jednak, żeby ta data była po pierwsze z prawej strony, po drugie, może troszeczkę mniejszą czcionką, więc zmniejszę sobie czcionkę na dziesiątkę. To okno troszeczkę przesunę do góry i już mam. I oczywiście, jeżeli stwierdzę, że belka tytułowa, czyli nazwa mojego okna, ten kurs, ikona tego domku, czyli ikona powrotu do strony głównej i kto jest zalogowany, ma być tak na każdej stronie, to po pierwsze, warto to zrobić od razu na pierwszym ekranie, który będziemy powielać. Po drugie, mogę zaznaczyć sobie moją etykietę, czyli pole kurs, wcisnąć Ctrl, zaznaczyć ikonę pierwszą, czyli ikonę domku, zaznaczyć te dwa nasze pola tekstowe, kliknąć dowolne trzy kropki i jest tutaj grupa, czyli grupuję. I od razu zmienię sobie nazwę tej naszej grupy. Nazwę to belka tytułowa. Dzięki temu, proszę zobaczyć, klikam belka tytułowa i gdybym chciał tą belkę dać na przykład na dole, mogę ją przesunąć. Tylko niestety źle zaznaczyłem. Cofamy, Ctrl-Z. Bo chciałem całą belkę przesunąć. I teraz, jak jest dobrze zaznaczona ta nasza grupa, belka tytułowa, to wszystkie elementy mogę przesuwać. Tak samo wszystkie elementy mógłbym kliknąć, żeby je skopiować i przekleić na kolejne ekrany. Jeżeli taką stronę mam gotową, klikam trzy kropeczki, duplikuj ekran. I na kolejnych lekcjach będziemy rozbudowywali naszą aplikację.